Czarny Potok. Niewielka beskidzka miejscowość skrywa prawdziwy skarb. Cudowny obraz Matki Bożej Bolesnej. Historia czci Matki Bożej z Czarnego Potoku sięga XV wieku. Wtedy to na miejscu pierwszej świątyni wybudowano i konsekrowano drugą. Uroczystość miała miejsce w 1449 roku. Powstał wówczas ołtarz główny w formie tryptyku, a jego centralną część zajął obraz opłakiwania Chrystusa. Głosicielami kultu męki pańskiej i współcierpienia jego matki byli franciszkanie. Starosądeccy franciszkanie zapoczątkowali w Czarnym Potoku nabożeństwo do męki pańskiej. Obraz przedstawia Chrystusa, którego na Kalwarii opłakuje matka i inni świadkowie męki Jezusa. Sanktuarium w Czarnym Potoku jest poświęcone Matce Bożej Bolesnej. Obraz od wieków słynie łaskami. Pierwotny obraz opłakiwania zastąpiono po 200 latach tym, który zasłynął łaskami. Dlaczego tak się stało? W XVI wieku do walki z Kościołem przystąpili reformatorzy Marcin Luther, Jan Kalwin i Ulrich Zwingli. Na Sądecczyźnie przyjęto kalwinizm zwany arianizmem. Wówczas to wyrzucano i niszczono obrazy i przedmioty kultu. W XVI i XVII wieku nastąpiło opamiętanie i powrót do Kościoła katolickiego. Nawróceni powracali do poprzedniego kultu i fundowali nowe obrazy i ołtarze. Sanktuarium w Czarnym Potoku zostało wówczas wyposażone w ołtarz, u szczytu którego króluje obraz Boga Ojca z kulą ziemską w dłoni oraz Ducha Świętego w postaci gołębicy. W centrum ołtarza znajduje się obraz z Matką Bożą Bolesną i jej Synem Odkupicielem Świata. Obraz umieszczono w roku 1649 na przebłaganie Boga w Trójcy Jedynego za odstępstwo od wiary i wynagrodzenie krzywd wyrządzonych wtedy Chrystusowi Panu i Jego Matce. W kilkadziesiąt lat później obraz zasłynął łaskami. Najstarszą z wyproszonych tu łask jest uzdrowienie w 1676 roku Jędrzeja Swancenberga, syna stolnika wołyńskiego, za co złożył on 30 grzywien srebra na korony i sukienki. Kult Matki Bożej trwa od 1867 roku do dziś. Obdarzeni wszelkimi łaskami pozostawiają Matce Bożej liczne wota w podzięce. Zachowana księga była spisywana przez 350 lat. W Księdze Cudów są podziękowania i prośby i informacja, że najwięcej cudów dokonało się podczas mszy świętej w czasie podniesienia. Drewniany kościółek na wzgórzu robi niesamowite wrażenie. Jest cudownie wkomponowany w krajobraz malowniczych Beskidów. Znajduje się tu ołtarz polowy z wmurowanym kamieniem przywiezionym z Jerozolimy, z ogrodu oliwnego. Wokół kościoła są rozmieszczone kapliczki. Jest tu też najstarsze w Polsce drzewo lipowe, liczące sobie 700 lat. Z kapliczką Matki Bożej z Dzieciątkiem. W odległości około kilometra od sanktuarium znajduje się cudowne źródełko z kapliczką Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.
można pospacerować tą trasą, podziwiając okoliczne sady. Jest to miejsce, w którym mocno i radośnie zabije Twoje serce. Wybierz się tu z rodziną, z kimś bliskim i kochanym, albo zaproś kogoś zatroskanego i zagubionego. Może w tym sanktuarium ktoś odzyska spokój ducha, odetchnie, ukoi zranione i okaleczone serce. Matce Bolesnej zostawisz swoje troski, a ona przyjmie je i otrze Twoje łzy. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i subskrybowania naszego kanału.